Na pewno musicie stać w cieniu, a ty, którzy Przyjdź do mnie, dobra? 20,5 metra skoczy Filuski Bartłomiej. Cześć, 18 metrów to wynik Gabriela. Gabriel Mateusz. Radziszewski Jakub. Ucz. Dawid Jurga, kolejny zawodnik z Łodzi. Ale groźnie było. No było, było. Jurga Dawid. Numer 64. Kolejny zawodnik z Łodzi to Grzesiak Gabriel. Ty, ale ledwo za linią. Co? Ja to też tu zacząłem. Spadłem z takiej wysokości. O. 17,5 metra. Na rozbiegu zawodnik w Dąbrowie Górniczej. Paleta Marcin, numer 66. Zaliję, ale takie zygzaki zacząłem kręcić i zaliję.
18 metrów, a na rozbiegu zawodnik Harsten Norbert ZKM Sokół Zagór. Harsten Norbert. 17 chyba coś. Dwadzieścia jeden metrów. Kolejny zawodnik za górza to Janik Adrian. Numer 70 to Sokół Dariusz Zagórza. Dwadzieścia jeden i pół metra uzyskał Sokół Dariusz, a na rozbiegu przedstawiciel Łodzi Witczak Tomasz. I tak pomału zbliżamy się do końca dzisiejszych zawodów. Jeszcze zostaje jakiś zawodników. Bardzo proszę, Witczak Tomasz, Dzikusy Łódź. Ostatni zawodnik dzisiejszych zawodów to Leśnia Krzysztof, LKS Klinczew Bystra, a na co dzień Kalina. Leśnia Krzysztof ze Skaliny koło Krakowa, jakbyś to nie wiedział. Dwadzieścia jeden i pół metra. A na rozbiegu i zamykający dzisiejsze zawody weteran skoków narciarskich z Kozłowic, Matuszyński Piotr. Matuszyński Piotr. Ja cię niczego. Zamyka dzisiejsze zawody. Jak to się fajnie zaczęło, młody kończy weteran. Skoki są dla wszystkich. Trzymaj. No ładnie. No nie wywalił się. Sędziowie, zasędziowanie, zawodnicy.